30 działek po 40 groszy za metr kwadratowy każda. Mega kusząca oferta dla Polaków. Na jednej spośród 30 działek można zbudować zarówno dom do stałego zamieszkania, jak i na wakacje. I wcale nie musisz tu zamieszkać ani być rezydentem w Szwecji. Jotene, malownicza miejscowość nad brzegiem jeziora Vänern, największego jeziora w Szwecji, Skandynawii i całej Unii Europejskiej, sprzedaje swoje grunty za grosze. Sprawdźcie sami, zapraszam. Jeśli marzysz o nieruchomości za 1 euro, ale zniechęcają cię upały w południowej Europie, to miasteczko położone na północy Europy ma coś dla ciebie. Liczące 13 tysięcy mieszkańców Jotne w południowo-zachodniej Szwecji sprzedaje grunty w cenie zaledwie 1 korony szwedzkiej, czyli niecałych 40 groszy za metr. Odpływ mieszkańców i starzenie się społeczeństwa to problem narastający w wielu miastach i miasteczkach. Te, które nie chcą czekać z założonymi rękami, nęcą nowych mieszkańców domami za 1 euro lub działkami tanimi jak barszcz. Jednak do tej pory tego typu oferty można było znaleźć głównie w Europie Południowej. Teraz na podobną akcję zdecydowało się miasteczko w Europie Północnej. Położone w Szwecji 13-tysięczne Jotne. Zainteresowanie, co dużo mówić, przerosło oczekiwania miejscowych władz. Na sprzedaż trafiło aż 30 działek, które od wielu lat nie mogły znaleźć nabywców. Cena to zaledwie 1 korona szwedzka, czyli niecałe 40 groszy za 1 metr kwadratowy. Otrzymaliśmy tysiące zgłoszeń, mówi w rozmowie z CNN burmistrz miasta Johan Manson. Rynek mieszkaniowy w naszym regionie i ogólnie w Szwecji jest obecnie bardzo powolny ze względu na wysokie stopy procentowe i lekką recesję, dlatego chcieliśmy dać zastrzyk temu rynkowi. Widzimy również niski wskaźnik urodzeń i starzenie się społeczeństwa, więc musimy coś zrobić. Sprowadzić tu więcej ludzi, powiedział Johan Manson, burmistrz Jotne. Po miesiącu akcji sprzedano już 4 działki. Powierzchnia działki wahała się od 700 do 1200 metrów kwadratowych. Oznacza to, że największa działka kosztowała zaledwie 456 zł. Burmistrz zdradza, że możliwe jest wprowadzenie kolejnych programów sprzedaży ziemi. Mamy o wiele więcej ziemi i będziemy musieli usiąść i zobaczyć, czy możemy zrobić coś więcej. Musimy mieć coś do zaoferowania dzwoniącym, powiedział. Jest jeszcze jedna gratka. Nabywca nie musi deklarować, że zamieszka w Jotne na stałe. Jak podaje CNN, nabywcy mogą zbudować dom nie tylko do zamieszkania, jak to zwykle w ofertach typu dom lub działka za 1 euro, ale także dom wakacyjny. Natomiast sama budowa musi rozpocząć się najpóźniej do 2 lat od zakupu gruntu. I to są jedyne warunki, które trzeba spełnić. Oferta miała być jedynie chwytem marketingowym, mającym na celu sprzedaż choć kilku działek będących od długiego czasu na rynku. Jednak szybko rozniosła się w sieci, zyskując ogromne zainteresowanie. Wobec tego faktu po miesiącu wstrzymano program do początku sierpnia i prawdopodobnie będzie kontynuowana już jako licytacja od 1 korony. Niemniej warta jest zainteresowania. W trakcie powstawania tego odcinka ogłoszono doszczegółowione warunki uczestnictwa w ofercie, z którymi możecie zapoznać się pod linkiem umieszczonym w opisie filmu. Szwedzkie miasteczko od stolicy Szwecji dzieli około 330 km. Znacznie bliżej jest do Göteborga. Jotne słynie m.in. z tego, że leży na brzegu jeziora Vänern, największego pod względem powierzchni jeziora Unii Europejskiej i trzeciego w Europie po jeziorach Ładoga i Onega w Rosji.
A ta niewielka szwedzka społeczność może zatem stać się idealnym miejscem dla tych, którzy marzą o spokojnym życiu w umiarkowanym klimacie, niezagrożonym falami ekstremalnych upałów. A co wy myślicie o takiej ofercie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.